Dzisiaj, 24 stycznia, w terminalu LNG w Świnoujściu zostanie załadowana cysterna gazem LNG o numerze 4000. To kolejny ładunek gazu skroplonego, który sprzedaje polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, a który pochodzi z takich kierunków jak Katar, Stany Zjednoczone lub Norwegia. Ten gaz, dzięki formie, w jakiej go przewozimy, jest w bardzo efektywny sposób dostarczany do najdalszych zakątków Polski, tam gdzie nie dotarły jeszcze sieci gazociągowe ogólnopolskie, a gdzie już nasi klienci chcieliby ten gaz używać. Ten gaz jest także świetnym paliwem do tankowania statków dalekomorskich, ale również używany jest w transporcie publicznym w miastach, co przyczynia się do walki ze smogiem. Nasz gaz z terminala w Świnoujściu jest bardzo ceniony ze względu na wysoką jakość tego paliwa, ale również gwarancję nieprzerwanych dostaw. Gaz LNG stanowił w 2018 roku ponad 20% importu gazu do Polski. Jest to wartość stale rosnąca, tylko w 2018 roku tego gazu zaimportowaliśmy o prawie 1 mld m3 więcej. Mamy ambicje, żeby udział gazu LNG w całym portfelu dostaw do Polski w 2019 roku był jeszcze wyższy, a już od 2023 roku będziemy dysponowali portfelem LNG o wielkości ponad 10 mld m3.